Tramwajów jest za mało, potrzeba kolejnych 160. Tacz TBM ruszyła w powietrze w Łodzi. Armagedon WKD, pociągi nie jeżdżą w godzinach szczytu. A może by tak wodorowym autobusem po Warszawie? O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę 20 stycznia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, wzdąż i zapraszam już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym. I zaczynamy od tego, co jest ważne w Warszawie, mianowicie awarii wind na Stachmeta. I tutaj sytuacja jest lepsza. Najdłuższa winda, która od 15 tygodni nie działa, czyli centrum, już działa. Nie mamy jej tutaj w tym spisie, ale najmniej pojawiła się nowa niedziałająca, od 2 tygodni nie działa. Pole Mokotowskie 10 tygodni, Ratusz Arsenał 4 tygodnie, druga wina na Ratusz Arsenał 2 tygodnie, Świętokrzyska 1 tydzień, Ulrychów 1 tydzień, Świętokrzyska 1 tydzień i Młociny 3 tygodnie. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o awarię wind na stacjach metra. Mówię, tutaj macie odcinek, od którego Mniejsza z tym nie działa i tutaj ile już jest to łącznie tygodni. Tymczasem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy coraz bliżej do de facto za tydzień w niedzielę już będzie faktycznie WOŚP i jeszcze przed tym WOŚPem my, mówię ja, bo jak również Dominik, jak zawsze co roku sobie przejdziemy po Warszawie z puszką i zrobimy jedno miejsce faktycznie, gdzie będziecie mogli nas tylko też również spotkać. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie w ten sposób, że możecie tylko i wyłącznie dorzucać się do samej puszki fizycznej. My też chodzimy z terminalem, no i oczywiście jest też e-skarbonka i licytacje. Do e-skarbonki macie link w opisie, natomiast jeżeli chodzi o licytacje i jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to już lecimy. Po pierwsze, my będziemy jeździć po całej Warszawie, jeździć głównie pociągami, jak i również prawdopodobnie tramwajami i metrem, ale możecie też wpaść do specjalnych tramwajów, jak i również autobusów 32A i 32T, które będą jeździć właśnie w dniu finału, czyli dokładnie 28 stycznia, czyli przyszła niedziela. Wtedy my będziemy właśnie jeździć po mieście i jedno miejsce wybierzemy, gdzie będziecie mogli nas spotkać. O tym miejscu dokładnie powiem w kolejnym Mniejsza z tym. Więc przygotujcie się na to, że w sobotę, bo w piątek jeszcze powinno się pojawić kolejne Mniejsza z tym właśnie przed finałem i tam też będzie jeszcze nowy plakat. A zanim o plakacie, to właśnie o plakacie, który pojawił się w ostatnim odcinku. Plakat z Warszawy Centralnej już jest dostępny do licytacji z ostatniego odcinka Mniejsza z tym. I jak się miewa plakat? A plakat się całkiem dobrze miewa. Już aktualnie 4 osoby licytują i już ma kwotę ponad 102 zł. Oczywiście na nim później jeszcze zrobię swój autograf, więc proszę bardzo. Plakat pierwszy jest. Linki do wszystkich licytacji macie oczywiście w opisie, jak ktoś jesteście zainteresowani. No i kolejny plakat. Bo tak, plakat z Warszawy Centralnej jest, proszę bardzo, już on się pojawił. Natomiast mamy też plakat nowy, ten w tym oto miejscu. To jest plakat z stacji kolejowej, a właściwie przystanku kolejowego Warszawa Stadion. I jest naprawdę całkiem ładny, zwłaszcza z tym przejściem podziemnym w tym miejscu, mi się bardzo podoba. On tutaj się tak ładnie prezentuje z neonem Stadion, oczywiście napisem PKP. No i to jest w ramach tej całej serii linii średnicowej. Plakat dostałem od KOLEO, czyli partnera kanału, więc to faktycznie dosyć ładna i miła inicjatywa, którą podjęliśmy razem, żeby to zrealizować i jak widzicie, taki właśnie ten plakat się prezentuje. Ten plakat będzie dostępny właściwie teraz, jak wygląda ten film, to już powinien być link w opisie i on powinien działać, więc również zachęcam do licytowania tego oto i plakatu, a w kolejnym Mniejsza z tym będzie oczywiście Falenica, bo Falenica się pojawi jako pierwsza i wiem doskonale, że dosyć, przynajmniej z tego co wiem, kilka osób z Was ma na nią chrapkę. Link do Falenicy powinien się pojawić jeszcze przed emisją tego filmu, Mniejsza z tym przed dniu finału, bo no tak to działają te licytacje, jeszcze trochę je wcześniej uaktywnić, żeby faktycznie było więcej osób też nimi zainteresowanymi. Natomiast tylko i wyłącznie możecie wylicytować plakaty ode mnie, również napijmy się gorącej czekolady. Co Wy na to? Miałem propozycję, musiałem wymyślić jakieś nowe propozycje, nie dzień z Awizonosza ma udział jako psykut w filmie, a może właśnie pogadajmy sobie o różnych rzeczach, czy to prywatnych, czy to oczywiście różnych inwestycjach. Trochę tego się dzieje, a nie wszystko też mogę mówić w filmie i nie wszystko mogę mówić na forum, a tutaj może poruszymy trochę więcej takich ciekawych, szczegółowych tematów. Gorąca czekolada z Awiznoszem, czemu nie kawa? Bo nie lubię kawy, więc stwierdziłem, że idealne rozwiązanie będzie gorąca czekolada, gdzie tego jeszcze nie wiem, to będzie do wybrania, natomiast oczywiście gorącą czekoladę samą już stawiam. Ale dobra, tu aktualnie mamy już kwotę to na 102 zł, dokładnie 102 zł i 50 groszy. Do tego też oczywiście macie link w opisie. Zachęcam do licytowania. To oczywiście termin byłby do ustalenia z osobą, która wygra. Natomiast gdzie będzie kolejne okiem Awizonosza? No teraz będę mówić na sam koniec tego mniejsza z tym, gdzie faktycznie pojadę. Jeszcze w tym miesiącu, jak dobrze wszystko pójdzie. Ale gdzie pojadę w wakacje? Do jakiegoś ekstra okiem Awizonosza? A to zależy od Was. Możecie licytować aktualnie już to, żebyście Wy wybrali jedno miasto. Warunki są dwa, bardzo proste. Miasto musi być w Polsce i miasto musi być z dostępem do stacji kolejowej w odległości najdalej 30 km. Chyba że jest stacja kolejowa w samym mieście, więc nie ma problemu. Także, no dosyć ciekawie. Jestem ciekawy, po pierwsze, za jaką kwotę wy licytujecie miasto, a po drugie, jakie to będzie miasto. Miasto będę nagrywać, jak już będzie ciepło, no bo nie będę ukrywać, że nagrywanie okiem Awizonosza i ogólnie filmów zimą jest mało przyjemne, a okiem Awizonosza też w ogóle jest mało przyjemne, bo jak mamy zwiedzać miasta w różnych miejscach w części Polski, no to byłoby miło, gdyby one wyglądały też jakoś ładniej, więc zobaczymy, co faktycznie wybierzecie. Także przepraszam, okiem Awizonosza. Aktualnie kwota jest tutaj najwyższa, to jest ponad 305 już zł aktualnie, ale domyślam się, że ta kwota jeszcze będzie się trochę zmieniać, więc jak coś, gdzie będzie kolejne okiem Awizonosza, to zależy od Was. Nie tylko i wyłącznie tak jak zawsze głosujecie, również możecie wybrać jedno ekstra miasto i to miasto będzie dodane do ekstra do jakiegoś miesiąca, czyli będą i zwykłe odcinki z okiem Awizonosza z jakiegoś miasta, które będzie wybrane przez całą społeczność kanału Awizonosz i następnie będzie też specjalny właśnie wylicytowany w ramach WOŚP-u, który nagram w międzyczasie, więc spokojnie, tego będzie dużo. No i tutaj co do miasta właściwie jest pełna dowolność, nawet jeżeli ktoś zaproponuje im jakąś wieś, ale gdzie cokolwiek będzie komunikacyjnego, ja i tak pewnie się tylko podejmę, bo no, byłoby to całkiem ciekawe. Nagrać film o jakiejś wsi, albo jakiejś, nie wiem, z przystanku autobusowym. Kto wie, chociaż to już trochę wchodzimy w aspekty 1 kwietnia, a na 1 kwietnia mam już trochę planów zaplanowanych, co tam będzie faktycznie do zrealizowania. I też przy okazji przypominam, że w tym roku wszystkie aukcje realizuję razem właśnie z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, z zobowiązanymi i z Kołem Miłośników Meta, gdzie też ich licytacje możecie zobaczyć właśnie tutaj na stronie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, bądź właśnie na stronie ich na Facebooku. Dobra, dosyć wośpu, przynajmniej na ten moment i przejdźmy do metra. W metrze kopią i wykopali na STP Karolin znowu coś ciekawego. Tym razem wykopali... co takiego? A no, kości najprawdopodobniej konia. Ten koń tam już trochę był. Konkretnie za jakieś ładne kilkaset lat. No i zostało to odnalezione. Zobaczymy, czy to był koń, który na przykład mógł pchać pociągi, czy może jednak jakiś zwykły, na którym można było jeździć, ewentualnie jakiś dziko żyjący. Zobaczymy, co faktycznie wyjdą. To są takie pierwsze informacje, że to właśnie jest od konia kości. Tymczasem w Warszawie są też problemy z atakami graficiarzy, czy z bezdomnymi, jeżeli chodzi o metro warszawskie. Tutaj jest taki wywiad właśnie z prezesem właśnie metra warszawskiego, więc jak chcecie sobie przeczytać, macie teraz link do tego w opisie i w karcie, więc zachęcam Was do zerknięcia, co tam się dzieje, że tak to powiem. Następnie kolejne informacje to jest to, że no mało tych tramwajów. Hyundai jest zakupione bez opcji, a przydałoby się ich jeszcze więcej. I żeby było ich jeszcze więcej, no to trzeba kupić więcej. Nawet do 160 tramwajów, ale na start 20. I czemu jest taka duża rozbieżność? Czemu tylko i wyłącznie na start 20? Bo trzeba to sfinansować ze środków z KPO. A KPO trzeba dosyć szybko wykorzystać, jeżeli chodzi o te środki finansowe. Więc żeby to szybko wykorzystać i też odpowiednim budżecie, jaki jest zaplanowany dla Warszawy, tylko i wyłącznie 20 tramwajów jest zaplanowanych w ramach podstawowego zamówienia, a pozostałe 140 jest w ramach opcji. I to oznacza, że po prostu jeżeli tramwaje warszawskie znajdą pieniądze, to będą chciały kupić więcej tramwajów. Plan oczywiście jest bardzo prosty. Chodzi o to, żeby nie było taboru wysokopodłogowego w Warszawie. Ja wiem, te tramwaje są dobre, zazwyczaj są niezniszczalne i nawet pewnie większość osób się już do nich przyzwyczaiło, jeśli wygodnie nimi jeździ, ale chodzi o to, że osoby starsze mają czasami problem z wchodzeniem po tych schodkach, więc najlepiej byłoby, gdyby po prostu wszystkie tramwaje były niskopodłogowe, zabytki to zabytki. Więc no zobaczymy faktycznie. Plan jest taki, żeby faktycznie te 160 tramwajów się pojawiło. Na razie to oczywiście takie wstępne tutaj informacje, a jak już faktycznie coś ruszy więcej, to będę mówić. No była ta konferencja prasowa na zajezdni tramwajowej i tam było mówione i o metrze, i o tramwajach, i o autobusach. Ja nie byłem wtedy, nie miałem okazji jej być, no nie, niestety przeleciał mi ten mail z zaproszeniem i nie zauważyłem. A tak to bym wpadł w sumie, bo było tego samego dnia, co nagrywałem LK7. Ale lecimy dalej do Łodzi. Bo w Łodzi miało się wydarzyć duże wydarzenie. Ta trasa miała być przeniesiona nad linią kolejową z jednej komory do drugiej komory. Przekręcona z komory, do której dowróciła się, do komory, z której będzie startować i pójść dalej. No i co ja mogę wam powiedzieć? A no, to się właśnie teraz dzieje. Ta tarcza krok po kroku jest najpierw rozdemontowana i najważniejsze elementy są przenoszone górą. Część oczywiście, jeżeli się im uda, będzie przewożona dołem przez przejazd kolejowy, ale to się właśnie dzieje. Już teraz, od 19 stycznia, czyli od piątku. Czy ja się tam pojawię, żeby nagrać cokolwiek? Powiem wam, że jeszcze trochę nie mam czasu, bo aktualnie plan na najbliższy tydzień to jest... A jeszcze muszę zrobić parę innych rzeczy, więc no powiem wam tak. No zobaczymy, zobaczymy. Dużo się dzieje. Kto to wie, kto to wie. Tymczasem niedobra nowina, a mianowicie w ostatnim tygodniu spłonął szynobus kolei mazowieckich. Poprzedni jeszcze jeden miał wypadek i został w sumie jeden, który nagrałem nawet na filmie ostatnim z LK7. Natomiast, no co ja mogę powiedzieć, no bardzo smutna sytuacja, wygląda to tragicznie w środku. De facto według mnie on już jest całkowicie, jeżeli chodzi o przestrzeń wewnętrzną, nie do użytkowania podobnie. Całe pudło jest już po prostu spalone, wszystkie siedzenia są zniszczone, więc no wygląda to źle. Moje pytanie jest tylko i wyłącznie jedno, czemu to się wydarzyło? Czemu on dostał tego samozapłonu? On jechał bez pasażerów, jechał na przegląd P4, tylko łącznie z dwoma osobami, czyli z kierownikiem pociągu i z samym maszynistą. No, pociąg spłonął doszczętnie, nikt nie był ranny w środku na szczęście, ale no niezależnie od tego, czy ktokolwiek jechał, czy byli pasażerowie, czy nie, to nie powinno być miejsca. Ja wiem, że ostatnio z Newagiem są duże problemy. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Jakby ja jestem ciekawy tylko łącznie, dlaczego on dostał samozapłonu? Bo jakby może jest problem ze wszystkimi szynobusami, które aktualnie jeżdżą od Newagu i teraz się okaże, że to jest po prostu niebezpieczne jeżdżenie tymi pociągami. Ja wam powiem osobiście, szynobusem nie miałem jeszcze okazji nigdy się przejechać. Tak, wiem. Przynajmniej z kolei mazowieckich, może z innym tak, ale od kolei mazowieckich nie. I aktualnie oni też musieli wynająć inne szynobusy, żeby po prostu na odcinkach niezidentyfikowanych i jeździć. No po prostu, jeżeli dwa pociągi, a chyba z tego co wymawiamy, tylko i łącznie trzy się zniszczyły, no to potrzebne są nowe, tak. Dobra, dalej niestety zła nowina, mianowicie WKD. WKD no nie jeździ, tak? Jakby cały czas nie ma dogadania, jeżeli chodzi o ten strajk. I strajk się rozpoczął. Rozpoczął się hukiem, że tak to powiem, bo od 18 stycznia w dni powszednie pociągi nie jeżdżą w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Oczywiście jeździ wtedy komunikacja zastępcza, autobusowa na całym odcinku, gdzie faktycznie pociągi stoją. Pociągi dojeżdżają do najbliższego przystanku kolejowego i tam stoją przez te 2 godziny. Jest ta przerwa w funkcjonowaniu WKD od godziny 6 do 8 i od godziny 15 do 17. No jest to źle. Faktycznie muszę przyznać, że mogliby się dogadać, bo aktualnie ten strajk się odbywa cały czas. Jakby on nie ma końca we wszystkie dni powszednie, więc no to jest istny dramat, że tak to powiem. Ja po prostu to jest istny dramat. Z dobrych nowin, jeżeli chodzi o to, co tu się faktycznie dzieje, to jest, że jest wzajemne honorowanie biletów w kolejach mazowieckich, jeżeli chodzi o wszystkie bilety w WKD na odcinku właśnie od Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Śródmieście, bądź Warszawy Głównej, bądź Warszawy Centralnej, więc to jest dobra nowina. Niedobra jest taka, że ten strajk nie ma aktualnie końca zaplanowanego i jeszcze dobra jedna nowina to jest to, że ZTM, a konkretnie WKD i ZTM jakoś się dogadali i będzie jeździć zastępcza komunikacja autobusowa do WKD Samoleona, więc to jest dobra nowina. To prawda, ta linia autobusowa jest krótka, jeżeli spojrzymy na skład jazdy, natomiast w praktyce faktycznie stąd dostać się gdziekolwiek komunikacją miejską to byłoby kiepsko. To jest po pierwsze. Po drugie, nigdy tam nie było żadnego autobusu, jeżeli chodzi o komunikację warszawskiego transportu publicznego, więc to jest już coś. Ja może osobiście się przejadę, bo jestem w sumie zainteresowany trochę tą linią autobusową. No i ta linia autobusowa jest najkrótszą linią autobusową jeżdżącą w Warszawie. Jeździ, proszę bardzo, w takich godzinach, czyli w godzinach, kiedy faktycznie nie działa, czyli od godziny 5 do 8 i od godziny 14 do 17. I na trasie są całe 2 przystanki, początkowy i krańcowy. Więc trzeba przyznać, że przejazd w jednym kierunku trwa 3 minuty, a w drugim kierunku przejazd trwa, czekajcie, kliknijmy sobie, o 6 minut. Więc no faktycznie, no, strasznie długo się jedzie, natomiast to jest też ciekawe, bo pierwszy raz warszawski transport publiczny uruchomił linię, która jest de facto ma tylko i wyłącznie dwie pętle, znaczy dwa krańce, to nawet nie jest pętla. Natomiast to jest ciekawe, że ten autobus po prostu wyjeżdża poza granicę drugiej strefy, pierwszej strefy, a i tak jest cały w pierwszej strefie. W sensie udało się puścić autobus drogą, po której normalnie nie jeżdżą autobusy, tylko łącznie po to, żeby faktycznie dało się jakoś jakkolwiek to puścić, żeby był dojazd do okolicy. Według mnie to idealny przykład do tego, że w Chrzanowie tam autobusy mogłyby jeździć w dosyć prosty sposób. Ja wam to pokażę, bo już się rozgadałem, to w sumie przydałoby się, żebym powiedział wam dokładnie, o co mi chodzi. Chrzanów jest aktualnie odcięty całkowicie od komunikacji miejskiej. Ma tylko łącznie jeden autobus 743, który jeździ w weekendy rzadko. Natomiast jeżeli ktokolwiek was się zastanawia, no dobra, ale Awizonosza, oni tam mają samochody i wszyscy jeżdżą samochodami, to zapraszam was do autobusu 743. Czasami ja mam przyjemność nim jazdy i powiem wam, że no, tak, podobnie wygląda jak 189 i tam już teraz, z tego co wiem, nawet jeżdżą autobusy przegubowe, więc jest kiepsko. A jak można było puścić aktualnie 239, żeby jeździło, tak samo jak to ma teraz miejsce na WKD w ramach tymczasowej organizacji ruchu, tak samo jak wcześniej, tutaj z wjazdem właśnie w Szeligowską, następnie właśnie tutaj do Chrzanowa, z tym, że autobus by nie skręcał w prawo, gdzie jest teraz budowa metra, tylko jechałby prosto Chrzanów, tutaj następnie przez Gaduk, i tu by jechał wzdłuż właśnie, nie wiem, może albo na Batalionów, gdy postawili taki tymczasowy przystanek, żeby dało się tu dojść, i później my po prostu prosto do osiedla Gruszewska, ewentualnie do metra Bemowo. Taka prosta trasa, jak widzicie, całkowicie omijająca tą część Chrzanowa, ale tylko wyłącznie dlatego, że tutaj jest ulica nieutwardzona i ZTM tutaj po prostu nie puści autobusu. No, gdyby puścili, to by dało się, czy tu by autobus wykręcił, na spokojnie jakiś by się znalazł. Więc gdyby chcieli, a tutaj jest największe jedno ze stężeń, jeżeli chodzi o faktycznie mieszkańców, którzy korzystali z autobusów, to mogliby to zrobić. A jak będzie, jak jest, to wszyscy chyba wiemy. Dobra, jedziemy dalej, czyli jedziemy z finałem. Nie tylko łącznie Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej czy Miłośników Metra coś wystawia, również są jeszcze rzeczy od ZTM-u. Plakat ZTM 30 lat, plakat z City Light, warszawski transport publiczny, tam jakiś jeszcze pines srebrny WTP, 3 aukcje, no i plakat WTP zawsze w twoim kierunku, również 3 aukcje a w każdej do licytowania inny plakat. Także jak widzicie, całkiem ciekawe, wszystkie ogólne licytacje, czy to moje, czy to kluby miłośników komunikacji miejskiej, odbywają się do ostatniego dnia tego miesiąca, czyli do końca stycznia, do 31 stycznia, więc pamiętajcie o tym. Także faktycznie tu też są jeszcze kolejne ciekawe atrakcje. No i na koniec, już prawie na koniec, dwa newsy, a mianowicie autosan wodorowy jest aktualnie na testach i nie będę wam ukrywać, że ja jestem bardzo za technologią wodorową i pojazdów właśnie nie elektrycznych, tylko pojazdów wodorowych albo elektryczno-wodorowych, w ten sposób hybryda taka zrobiona, więc jeszcze po pierwsze, chciałem zobaczyć stację ładowania autobusu wodorowego w Warszawie, bo skoro jest autobus, to musi być taka ładowarka. No, taka stacja benzynowa, znaczy stacja właśnie wodorowa, nie benzynowa. To jest pierwszy aspekt, a po drugie, na pewno się będę musiał nim przejechać. Będzie jeździć na linii 222 przez najbliższy miesiąc, ale muszę przyznać, że no, nie ma siły, która by mnie powstrzymała przed tym, żeby przejechać tym autobusem. No. Autobus wodorowy w Warszawie. To musi być wydarzenie. Natomiast jeszcze na koniec innej informacji to jest to, że będzie ZDM chce wybudować chodnik na ulicy Świerszcza i przebudować przy okazji jeszcze jeden przystanek w okolicy. Jeżeli byście się zastanawiali, o co chodzi, chodzi o taki odcinek, który tutaj się ciągnie do Alei Czerwca, która została ostatnio wybudowana, no i tutaj tego chodnika nie ma, tu się musi powstać jedno przejście dla pieszych, więc przydałoby się, żeby po prostu to połączyć wszystko w jedną całość. Aktualnie, jak widzicie, tu w ogóle nie ma chodnika, więc przydałoby się cokolwiek tutaj wybudować. Dziwne, że dopiero teraz, ale dobrze, że w ogóle o tym myślą, a ZDM ogólnie jakoś tak trochę ospały jest na początku stycznia, w sensie mało newsów jakoś takich ciekawych. No i na koniec faktycznie newsy mniejsza, sondaże mniejsza z tym. Quizy cały czas nie wróciły, bo nie mam czasu, żeby do nich usiąść. Ani sondaże takie normalne, regularne się nie pojawiają, ale gdzie zrobić autograf? Większość z was stwierdziło, że z przodu na plakacie, więc prawdopodobnie tak to zrobię, ale i tak będę próbować go gdzieś wkomponować. Ale pytanie było, gdzie pojechać w ramach okiem Awizonosza, nowego, kolejnego. Jej na aktualnie 871 głosów. Większość z was stwierdziło, żebym pojechał do Olsztyna. To jest 36% z was. Poznań 22%, Częstochowa 13%, Szczecin 15%, Białystok 13%. Więc w dużym skrócie Raczej już Olsztyn wygra ten sondaż i jeszcze w tym miesiącu dla Olsztyna, chociaż te filmy się najprawdopodobniej pojawią na początku lutego. Ewentualnie pojadę tam na początku lutego, zobaczymy jak będzie wyglądać mój plan na najbliższe dni, bo mam bardzo dużo rzeczy jeszcze zaplanowanych. Nie tylko łącznie jeżeli chodzi o filmy, bo z filmów za zampałem tego trochę jest, ale również inne rzeczy. Jest tutaj coraz to więcej, chociaż ostatnio to zwolniło, bo te filmy też jakieś, no wiecie, zimno, ja nie nagrywam teraz dużo filmów i dużo z nich czekało na pozwolenia od SOP-u i miałem problem i udało mi się go rozwiązać na szczęście, jeżeli chodzi o pozwolenie na SOP-u. Trochę za późno je wysyłałem i przez to nie dostawałem cały czas odmowę. Natomiast pomimo wszystko jest Was tutaj coraz to więcej, dokładnie 14 637 subskrypcji. Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i 5 dzwonek. No i jak zawsze zachęcam Was też do doceniania patronami Awizonosza, no i oczywiście pozdrawiam partnera kanału, którym jest KOLEO. Natomiast na koniec, tak, ja ogólnie jestem podnięty, jakbyście tego nie widzieli. Bardzo dużo mi się dzieje w dniach, jakby pojęcie sensu to jest jakieś nieznane. Ja teraz jeszcze to przez cały weekend też będę zajęty. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać film o windach nowych na Polu Mokotowskim, ale już ja wiem, że już jest północ 38, więc ja tam dzisiaj nie pojadę, muszę troszeczkę chociaż się wyspać. Dużo się rzeczy też dzieje w moim życiu prywatnym, co troszeczkę ujawnię w najbliższym podcaście właśnie o tym w ostatnim pytaniu do Sykuta. To będziecie mogli zobaczyć w niedzielę, a co będzie się działo jeszcze w najbliższych dniach? Tak, oczywiście dzisiaj macie ten film i będzie jeszcze wśród z LK7. Jutro będzie właśnie o tym, no i jeżeli nagram film o metrze w windach, to będzie o windach, a jeżeli tego nie nagram, to będzie jakiś inny film, który po prostu, nie wiem, jakieś podsumowanie albo okładka, ta, która ma powstać nad portem Czerniakowskim. Zobaczymy, coś tam wymyślę, na pewno żebyście mieli coś do obejrzenia, jako jeszcze drugi film w niedzielę, no i później w przyszłym tygodniu mam już pozwolenia na nagrywanie ciekawych inwestycji, które powstają w Warszawie. Po pierwsze jest trasa Łazienkowska i drugi wiadukt. Plac na rozdrożu również będzie. Parking pod Placem Powstańców Warszawy oczywiście. No i oczywiście most na Pragę. Więc tych inwestycji będzie całkiem dużo i spokojnie, nie bójcie się. Pamiętam o Warszawie Zachodniej i pamiętam również o tramwaju do Milanowa. To wszystko jeszcze jakoś pakuję na sam koniec tego miesiąca i raczej w tym miesiącu już nie pojadę do Krakowa i to się dopiero wydarzy w marcu, bo nie mam czasu. Trochę szkoda, ale do Łodzi będę jechać w lutym i wtedy zobaczymy, co tam się dzieje, jak tam te prace postępują i czy tarcza już jest całkowicie przeniesiona, bo w lutym w teorii ma już ta tarcza rozpocząć dalsze wiercenie. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i co ja mogę powiedzieć? Trochę się jeszcze będzie działo, a ja jestem jakoś tak ostatnio dużo bardziej szczęśliwy i zadowolony. Cześć!